Hejo, witajcie z tej strony Eleven, a to jest moje Back to School. Jeżeli nie wiecie, na czym tego typu filmy polegają, to zaraz wam szybciutko wyjaśnię. Otóż w najbliższych dniach nieuchronnie zbliża się 1 września. To oznacza, że wracacie do szkółki, skurwysyny. Tego typu film ma na celu dać wam pomysł tego, jak możecie zorganizować swoje codzienne wyprawy do szkoły w najbardziej optymalny sposób, aby być przygotowany na każdą ewentualność. Cóż, ludzie mówią, że tego typu filmy są dziwne. Zatem, pierwszą podstawową rzeczą w naszym ekwipunku będzie zeszyt. Zeszyt jest bardzo ważny do robienia notatek, tudzież rozwijania umiejętności rysowania tak zwanych karnych kutasów. Po co? Oczywiście, że po to, aby potem wasz talent przelać na zeszyty waszych ulubionych kolegów i koleżanek z klasy. Ach, jak nostalgicznie. Kolejnym przedmiotem będzie oczywiście długopis. Albo i nawet dwa. Możecie także zabrać swój swegopis. Czyli długopis, jakiego nie ma nikt inny. No wiecie, no żeby był szpan. Jak po raz pierwszy idziecie do swojej nowej klasy, to trzeba pokazać tym jebanym gnojom, kto tu rządzi. Ja rządzę, nie jakieś łajzy, ja! Okej. No i co? Myślicie, że to już wszystko? O nie, nie. Tak jak powiedziałem, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Więc oto nadchodzi nasz wybawca. Nie, to wam się nie przyda. Ale to, cacko, właściwie może wam zaoszczędzić nieco czasu na lekcji, sabotując projektor tudzież telewizor. Szwane, cacko. Nie, ale wspomnianym wybawcą jest oczywiście telefon. Uratował mi tyle straconego czasu w szkole. Ale, bateria w telefonie może bardzo szybko paść w wyniku zaciętego łapania Pokemonów. No wiecie jak to jest, może się tak zdarzyć, że akurat koło waszej klasy pojawia się spawn. Dajmy na to spawn Ratata albo PJ-ów po 10 CP. Tuż obok waszej klasy. Więc znudzeni na lekcji, włączacie te Pokemony, widzicie tego PJ-a, no i co? No masz go tak zostawić? No nie no, zawsze jakieś cukierki z tego będą, więc mimo wolnie go łapiesz. Tak samo jak z węglem w Minecrafcie, nie przechodzisz koło niego obojętnie, chociaż masz go masę. Dlatego potrzebny ci też jest powerbank. Nie, ale nie byle jaki powerbank. Tematyczny powerbank. O tak. No skończysz się w końcu dotrzeć, czy nie? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś przestał. Czy możesz nawiązać ze mną jakąkolwiek kooperację? Czy możesz, kurwa, współpracować? Oczywiście, jeśli wypadłaby wam wolna lekcja i akurat chcielibyście obejrzeć jakiś głupi film na YouTubie, możecie także wziąć tablet. Tablet ma większy ekran, więc z pewnością będzie się łatwiej oglądać najbardziej wartościowy content w internecie. No ale wiecie jak to jest. Nie oszukujmy się. Żaden tablet nie zastąpi prawdziwego laptopa. Te niezliczone godziny przegrane w CS-a i Minecrafta na szkolnej informatyce. Bezcenne. No ale to też dalej nie koniec. Tu dalej się rozwija więcej opcji. No wiecie jak to jest. Po szkole znajomi wołają was do siebie, więc zanim skierujecie swój krok w stronę domu, wpadacie do nich. Na chatę. Wiecie co mam na myśli? I nagle sytuacja jest słaba. Kumpel chce z tobą pograć w takiego chociażby, nie wiem, Overwatcha, a twój laptop nie wyrabia. Wybucha, płonie, tragedia. Więc bądź zawsze krok do przodu, żeby życie nie wyruchało ci w dupę. Weź też konsolę, takie PlayStation 4 na przykład. W końcu po to zostały stworzone, abyście mogli łatwo przenieść źródło nieskończonej zabawy w osranych przedpotopowych 30 klatkach na sekundę. Nie zapomnijcie dwóch padów, no bo we dwóch chcieliście grać, nie? Ale możecie też wziąć Wii U, które wspiera 60 klatek na sekundę. To jest całkowicie niesamowite. Więc weźcie obie te konsole razem z okablowaniem.
A teraz spójrzmy na kwestię powrotu do domu. Załóżmy, że się zasiedzieliście. No bo bywa, no zdarza się. Zasiedzieliście się i musicie teraz wracać ciemnymi uliczkami pod osłoną nocy. Czujecie się bezpiecznie? Do you feel safe? Oczywiście, że nie. Więc teraz jednak przyda wam się tamten scyzoryk. Albo nawet lepiej, ja bym nie robił sobie ściany z takim małym scyzorykiem. Od razu bym się zaopatrzył w miecz świetlny! To ja chyba wezmę jednak tylko zeszyt.